Modelowanie danych, projekt Wymarzone wakacje, część druga, budowa logicznego modelu danych przy pomocy metody modelowania diagramów związków ANSI RD. Z tego modelu następnie postaram się wygenerować relacyjny model danych. W prezentacji posługuję się narzędziem Oracle Data Modeler. Jest to dostępny za darmo program, który umożliwia interakcyjne tworzenie logicznych modeli danych ERD i relacyjnych modeli danych. Wracam do mojego projektu. Przypominam, jest to uproszczony dydaktycznie fragment projektu systemu zarządzania ośrodkiem wypoczynkowym. Projekt dotyczy jednego formularza, formularza inspekcji stanu apartamentów. Na poprzedniej prezentacji przeanalizowałem formularz, przeanalizowałem podstawowe ograniczenia biznesowe związane z przetwarzaniem danych na tym formularzu oraz wydzieliłem atrybuty informacyjne widoczne na formularzu i przeanalizowałem, czy potrzebne są inne dodatkowe atrybuty, których na formularzu nie widać. Okazało się, że formularz jest na tyle prosty, że nie ukrywa żadnych atrybutów, które byłyby niezbędne do jego tworzenia i przetwarzania, a nie są widoczne. Rozpoczynam budowanie modelu ANSI. Przypominam, modelowanie informacji przy pomocy diagramów związków ANSI jest oparte na trzech podstawowych obiektach. Podstawowym obiektem pierwszym jest ENCIA informacyjna, czyli obiekt modelowania modelowanego systemu. ENCIA informacyjna posiada swoją biznesową nazwę wyrażaną w mianowniku liczby pojedynczej. Będzie to na przykład pracownik, może być student, może być faktura, może być zaliczenie w szkole albo przelew bankowy. Następnym obiektem, który służy do budowania modelu, są atrybuty. Atrybuty, czyli cechy określające ENCIE. Cechy informacyjne określające ENCIE. Trzecim obiektem diagramu związków ENCIE są właśnie związki pomiędzy ENCIEmi, wyrażane w postaci linii, w których cechy końców, czyli zaczepów tych związków, są jeszcze dodatkowo symbolizowane. Modelowanie rozpoczynam od skopiowania zestawu atrybutów z formularza. Ctrl-C. Umieszczam je poniżej i staram się połączyć te atrybuty w grupy o wspólnym mianowniku. No, widzę tutaj atrybut pierwszy, z brzegu to jest symbol lokalu i tuż obok niego akurat na szczęście adres budynku. Symbol lokalu i adres budynku ewidentnie określają ewidentnie określają lokal, czyli apartament albo pokój hotelowy. Nie ma innych atrybutów związanych bezpośrednio z tym obiektem. Udało mi się zatem wydzielić pierwszą encję. Sięgnę do przybornika. Z przybornika wezmę pole tekstowe. O, ramkę, którą otoczę moją pierwszą encję. Ramka powinna być przezroczysta, jest. Wewnątrz ramki umieszczę nazwę ENCI. Moja ENCIA będzie się nazywała lokal. Lokal. Lokalem może być pokój hotelowy, lokalem może być apartament czy bungalow. Osobne pomieszczenie czy grupa pomieszczeń, w których przebywają turyści. Pierwsza ENCIA lokal. Analizuję dalej informacje i widzę takie
dwa atrybuty związane ewidentnie ze sobą, to jest kod pracownika oraz nazwisko i imię pracownika. Są to atrybuty określające ewidentnie pracownika. Nie mam innych atrybutów, które by określały mi pracownika, a zatem udało mi się wygenerować kolejną encję informacyjną, którą już nazwałem w międzyczasie właśnie pracownik. Kopiuję mój prostokąt śliczny. O. Jest to modelowanie troszkę nieformalne w tym momencie, no bo muszę rozpocząć jakąś analizę informacji. Moja druga encja będzie się nazywała pracownik. Powiększą czcionkę, żeby była widoczna. Dobrze. Pozostała mi grupa atrybutów, z której właściwie nie bardzo wiem, jak wydzielić, jak ją podzielić funkcjonalnie. To są cechy, ewidentnie cechy inspekcji, czyli data inspekcji, godzina inspekcji, uwagi inspekcji i pojazd inspektora. W takim razie zakładam, że zidentyfikowałem kolejną, ostatnią już encję informacyjną. Którą nazwę właśnie inspekcja. Kopiuję moją śliczną ramkę. I umieszczam wewnątrz nazwę. Inspekcja. Więcej atrybutów już mi nie pozostało, czyli zakładam, że pracę wykonałem do końca. Postaram się teraz przenieść tę encję na model sformalizowany. Zamykam prezentację i tworzę New Design, nowy projekt, który rozpoczynam od modelu logicznego. Na górze mam przybornik. Przybornik jest na szczęście skromny. Podstawowy obiekt to jest nowa encja, którą wybieram z przybornika i umieszczam na diagramie. Pierwsza encja nazywała się local. Będę pisał małymi literkami. Wielkość czcionki nie ma tu znaczenia informacyjnego. Local. Przechodzę do zakładki atrybuty i od razu wprowadzę zidentyfikowane atrybuty. Symbol lokalu. Będę się posługiwał notacją wielbłądzią. Jest to pole ewidentnie tekstowe. Symbol lokalu był zapisany w sposób literowo-cyfrowy. Należałoby dokładnie przeanalizować cechy tego zapisu, czyli jego precyzję, skalę, inne zależności, którego tutaj oczywiście nie wykonałem z powodu uproszczeń dydaktycznych. Przyjmę, że symbol na drzwiach będzie nie większy niż 10 znaków alfanumerycznych. Drugi atrybut to był adres budynku, dla którego również wybiorę pole typu tekstowego. I będzie to 100 znaków. Więcej atrybutów nie ma. Zamykam kreatora. Stworzyłem pierwszą encję. Troszkę za mały obrazek. Powiększam. O, pięknie teraz widać. Mam pierwszą encję. Nazwa encji w mianowniku liczby pojedynczej. Wewnątrz encji umieściłem jej cechy. Dwa atrybuty. W ten sam sposób generuję drugą encję. Pracownik, atrybuty, nowy, też mam dwa atrybuty, kod pracownika. Kolejność wprowadzania atrybutów nie ma znaczenia dla modelu. Kod pracownika był zapisany w sposób literowy, jako identyfikator grupy zawodowej, a potem cyfrowy w postaci
unikalnego numeru każdej osoby, która pracuje w ośrodku. Będzie to zatem pole tekstowe w tym momencie. Myślę, że 10 znaków wystarczy. Oczywiście należałoby to dokładnie sprawdzić, wykonując analizę całego systemu. Następne pole: nazwisko i imię pracownika. Nazwisko, imię pracownika. Pole logiczne, ewidentnie tekstowe. Zarezerwuję 100 znaków. Więcej atrybutów pracownika nie znam. Zamykam kreatora. Udało mi się stworzyć drugą encję. Pracownik. Trzecia encja. Inspekcja. Atrybuty. Nowy. Kolejność atrybutów nie ma znaczenia. Pierwszy to jest data inspekcji. Data inspekcji. Pole. Ewidentnie date. Następny atrybut, godzina inspekcji. Godzina inspekcji. Będzie to atrybut typu time. Następny atrybut, uwagi inspekcji. Na pole uwag przewidujemy 1000 znaków, tak żeby można było zapisać uwagi, a nie było miejsca, żeby się niepotrzebnie rozpisywać. Ostatni atrybut to jest pojazd, czyli identyfikator pojazdu, którym poruszał się inspektor. Pole logiczne. Identyfikator jest literowo-cyfrowy, zatem pole tekstowe. Przyjmuję 10 znaków. Oczywiście należałoby to dokładnie przeanalizować. OK. Wracam do kursora. Mam 3 encje informacyjne, które zidentyfikowałem na modelu. Dobrze byłoby się jeszcze teraz zastanowić nad związkami tych encji. Piszę sobie zatem pole związki. No. Jakie są związki? No, ewidentne związki są następujące. Inspekcja jest dokonywana w lokalu, zatem inspekcja lokal. Powiększę troszkę czcionkę, żeby to było widać lepiej. 18, o. I drugi związek, inspekcja jest dokonywana przez pracownika. Inspekcja jest związana z pracownikiem. Dobra. Zapisać. Wracamy do modelu. Związki w przyborniku znajdują się na górze i od razu mam pewne predefiniowane cechy związków. Związek typu wiele do wielu i związek typu jeden do wielu. Jaki związek wybrać? Intuicja i doświadczenie podpowiada mi, że lokal może być przedmiotem wielu inspekcji. Z drugiej strony inspekcja może być wykonana w jednym konkretnym lokalu. Podobnie jest z pracownikiem. Pracownik może wykonać wiele inspekcji, ale inspekcja jest wykonana przez jednego pracownika. Będzie to zatem związek typu jeden do wielu. Wybieram z przybornika, klikam na, to jest 1 do wielu, a więc 1 będzie lokal, klikam na lokal, ciągnie mi się linia związku, klikam na inspekcję. O, związek posiada swoją nazwę, nazwę go w sposób biznesowy, inspekcja w lokalu. Inspekcja w lokalu. Inspekcja w lokalu. Związki mogą posiadać swoje nazwy informacyjne określające ich końce czy umocowania do encji. Po stronie lokalu wybiorę sobie nazwę lokal jest przedmiotem inspekcji,
A więc równoważnik zdania będzie: jest przedmiotem, lokal jest przedmiotem. Po stronie inspekcji można powiedzieć, że inspekcja została przeprowadzona w lokalu, czyli uproszczenie, równoważnik zdania, przeprowadzona w lokalu. OK. Niestety nie widzę moich pięknych nazw. Jest to związane z ograniczeniami wyświetlania. Prawy guzik myszy w pustym polu. Show. Labels. Od razu wyświetlają mi się etykiety. No niestety troszkę nieładnie. Złapię za uchwyt w lewym górnym rogu każdą z tych etykiet i przesunę tak, żeby była czytelna. Mam już informacje o lokalu, o inspekcji i związku typu 1 do wielu. Wykorzystujemy notację barkerowską Richarda Barkera, który był twórcą designera oraklowego. Notację swoją, przypominam, wzorował na pierwszej notacji pierwszego narzędzia i metodyki modelowania i projektowania systemów, która nazywała się Information Engineering, i w tej metodyce właśnie wprowadzono oznaczenie pojedynczej kreski dla związku typu 1, 1 lokal i takich trzech kresek określanych mianem nogi wrony na śniegu, które oznacza wielość, a więc jeden lokal i wiele inspekcji. W jednym lokalu dokonuje się wiele inspekcji. Pierwszy związek jest, drugi związek, jeden pracownik wykonuje wiele inspekcji, ale inspekcja jest wykonana przez jednego pracownika. Znowu jest to związek typu 1 do N, który tutaj w tym naszym narzędziu mylnie jest nazywany relation. To nie jest relation, tylko relationship. Ewidentny błąd nazewnictwa. Wybieram 1, to jest pracownik. Kliknąłem, przeciągam na inspekcję i drugi koniec, wiele inspekcji. Klikam, mam związek. Trzeba go nazwać biznesowo. Było inspekcja w lokalu, a tutaj inspektor. Niech to będzie związek inspektor. Nazwa na początku, czyli po stronie pracownika, przy połączeniu, równoważnik zdania będzie taki, że pracownik przeprowadza inspekcję. A zatem przeprowadza. Przeprowadza. Umocowanie mojego związku po stronie inspekcji będzie takie, że inspekcja została przeprowadzona przez pracownika. Zatem równoważnik zdania przeprowadzona, tak troszkę masło maślane, wykonana na przez. Inspekcja wykonana przez pracownika. OK. Muszę teraz trochę poprzesuwać nazwy, gdyż automat je jak zwykle źle umieścił. Chodźmy tutaj. O. Wszystkie encje, które wydzieliłem na modelu, umieściłem na diagramie. Pozostaje mi teraz jeszcze zastanowić się nad ograniczeniami wiążącymi atrybuty i encje. Pierwszy problem: każda encja musi posiadać klucz główny, atrybut albo grupę atrybutów, które ją jednoznacznie identyfikują. Z analizy zagadnienia na pierwszej prezentacji dowiedziałem się, że na każdym lokalu, czyli każdym pokoju hotelowym albo apartamencie, na jego drzwiach znajduje się szyldzik, który w sposób całkowicie unikalny określa każde drzwi zamykane na terenie ośrodka. Zatem symbol lokalu będzie moim kluczem głównym. Zamieniam myszę na kursor i otwieram dwuklikiem encję lokal. Przechodzę do atrybutów.
i muszę wskazać, że symbol lokalu, to jest ten wybrany, pełni rolę klucza głównego, a więc główny, unikalny identyfikator. Zaznaczam primary. Należałoby się jeszcze zastanowić nad pozostałymi atrybutami i oczywiście tych atrybutów jest bardzo mało, a więc sam symbol lokalu może być mało interesujący, gdyż będę chodził po wyspie i zastanawiał się, gdzie ten apartament się znajduje. Przyjmę zatem, że adres budynku jako atrybut powinien być wypełniony, a więc posiadać cechę mandatory. Mandatory, czyli obowiązkowy. OK. W ten sposób przy symbolu lokalu pojawił się znak hash, wymyślony przez Richarda Barkera do symbolizowania atrybutu kluczowego. Barker tworzył swoją metodykę w czasach, gdy nie było jeszcze graficznych monitorów ani drukarek graficznych, tak więc nie mógł umieścić modnego obecnie symbolu kluczyka. Posługiwał się znakami alfanumerycznymi. Hash jest to atrybut kluczowy. Drugi oznacznik, gwiazdka, mówi, że atrybut jest obowiązkowy. Atrybut kluczowy musi być obowiązkowy. Dodatkowo stwierdziłem, że adres budynku też powinien być wypełniony, bo z samego numeru wizytówki na drzwiach będzie mi bardzo trudno zidentyfikować apartament. Przechodzę do ENCI pracownik. Na dzień dobry, obydwa atrybuty są opcjonalne. Takie małe kółeczko oznacza opcjonalny. Otwieram ENCI i w wyniku analizy modelu informacyjnego na pierwszej prezentacji okazało się, że kod pracownika jednoznacznie określa każdego pracownika w mojej firmie. A zatem kod pracownika pełni świetnie atrybut klucza głównego, primary UID. Należałoby się zastanowić, czy nazwisko i imię pracownika jest obowiązkowo wypełniane. No ja przyjmę, że jest mandatory, czyli jest obowiązkowe, albowiem jeśli przyjmę nowego pracownika do pracy i wypełnię tylko jego kod, nie wprowadzając na przykład nazwiska z imieniem, to potem będzie mi bardzo trudno wrócić do tego pracownika. OK? Przy atrybucie kod pracownika pojawił się hash symbolizujący klucz główny. Obydwa atrybuty uzyskały dodatkowo symbol gwiazdki wskazujący, że są obowiązkowe. Teraz należałoby się zastanowić nad kluczem głównym inspekcji. Inspekcja z poprzedniej analizy dowiedziałem się, że w lokalu, czyli w apartamencie, może być wykonana jedna inspekcja dziennie. Zatem identyfikowanie inspekcji wymaga podania daty inspekcji i symbolu lokalu. Symbol lokalu jest atrybutem lokalu, a zatem nie może znaleźć się już w inspekcji. Atrybutem własnym inspekcji jest jej data. Otwieram własności inspekcji i data inspekcji otrzymuje cechę klucza głównego. Jest to atrybut kluczowy, nie samodzielny jeszcze, ale kluczowy. Należałoby się zastanowić, czy informacje pozostałe są niezbędne. Oczywiście, jeżeli inspektor wykonał inspekcję w lokalu, to powinien wpisać, o której godzinie. Przyjmuję zatem, że godzina inspekcji jest mandatory, jest obowiązkowa. Powinien wpisać pojazd, którym się posługuje, czyli pojazd jest mandatory. Pole uwagi zakładamy, że nie jest obowiązkowe, bo przyszedł i żadnych uwag nie stwierdził. A zatem pozostawiam informacje, uwagi jako opcjonalne, chociaż z drugiej strony jest to pewne uproszczenie dydaktyczne, bo być może inspektor musi wypełnić uwagi po każdej inspekcji, ażeby było widać, że o tych uwagach myślał. Zatem
Jeżeli nie było żadnych uwag, to na przykład inspektor powinien wpisać tekst brak uwag. Stosujemy uproszczenie dydaktyczne. Nie przeanalizowałem tego do końca. Być może później będzie można wrócić do tematu i uzupełnić. Na razie uwagi pozostają opcjonalne. Dodatkowo przy projekcie widzę, że oprócz atrybutów, które wypełniłem, data inspekcji, godzina inspekcji, uwagi, pojazd, mój kreator wyświetla na dole dodatkowe atrybuty, których oczywiście nie pozwala modyfikować, bo te atrybuty nie powinny się tu znaleźć. Symbol lokalu i kod pracownika to są klucze obce. To są klucze obce z sąsiednich encji. One są wykorzystywane do budowania relacyjnego modelu danych. Zgodnie z założeniami modelu logicznego ERD te atrybuty nie mają tutaj prawa istnieć, a zatem ich nie zauważam. OK. Dobrze. Inspekcja. Identyfikowana jest przez datę inspekcji, ale to jest za mało, bo w danej dacie może być realizowanych wiele inspekcji, ale data w połączeniu z symbolem lokalu jest już jednoznaczna. Symbol lokalu jest atrybutem kluczowym lokalu, w związku z tym związek lokalu z inspekcją jest tak zwanym związkiem identyfikującym. Otwieram ten związek dwuklikiem. Otwórz mi się. No nie chce się otworzyć. Walczy z narzędziem. Dobrze, udało się kliknąć. Właściwości. I mam tutaj taką własność, która jest określona w kreatorze identifying, czyli identyfikujący. Związek jest identyfikujący. Encja po stronie 1 tego związku identyfikuje obiekt encji po stronie wiele. Klikam OK. Na diagramie, o, znowu mi się diagram rozjechał trochę, o, na diagramie pojawił się dodatkowy mały symbol. No, pokaż się. O, mały symbol poprzecznej kreseczki przy tym końcu wiele. Poprzeczną kreseczkę Barker wprowadził w celu identyfikacji wskazania związku identyfikującego. Ta poprzeczna kreseczka jest bardzo myląca, albowiem w pierwotnej notacji, na którą Barker się powoływał, tworząc swoją metodykę, taka kreseczka oznaczała liczność 1 i to obowiązkową liczność 1. W takim razie sam widok modelu informacyjnego bez informacji o tym, według jakiej metodologii ten model został stworzony, może być tutaj mylący. Zastanawiam się, czy jeszcze jakieś cechy informacyjne powinienem tutaj wskazać. Wydaje mi się, że wszystkie. Skoro stworzyłem model ENCI, wybiorę narzędzie wycinania. Tak. Zaznaczę mój piękny model i umieszczę go w arkuszu Excelowym. W ten sposób powstaje mi dokumentacja mojej pracy. Wracam do kreatora. Na początku zadeklarowałem się, że z logicznego modelu danych wygeneruję w sposób automatyczny model relacyjny. Wybieram mój model logiczny, zaznaczam go, prawy guzik myszy, menu podręczne i w tym menu jest funkcja Engineer to Relational Model, która wywoła kreatora generowania modelu relacyjnego na podstawie modelu logicznego. Wybieram tę funkcję, pojawia się okno kreatora, nie będę się zastanawiał, pozostawię ustawienia domniemane. Na dole jest przycisk Engineer. Uruchamiam
i model był na tyle prosty, że od razu go mam. Został wygenerowany model relacyjny zgodnie z sposobem zapisu, jaki wymyślił wiele lat temu Richard Barker. Powiększę sobie teraz te obiekty tak, żeby było wszystko widać ładnie. O, mam trzy relacje informacyjne, przypominam, model relacyjny, albowiem składa się z relacji. Tabela bazy danych jest relacją informacyjną wymyśloną przez Edwarda Coda, matematyka, a pomiędzy tymi relacjami zachodzą związki albo referencje, mylnie przez wielu nazywane właśnie relacjami. Model relacyjny. Dobrze byłoby się zastanowić nad tym modelem i jako doświadczony bazodanowiec wiem, że w modelu relacyjnym relacja musi spełniać przynajmniej wymagania pierwszej postaci normalnej. Pierwsza postać normalna określa, że każda relacja, czyli tabela, musi mieć klucz główny. Sprawdzam. P jako primary key, local, jest identyfikowany symbolem. Pracownik jest identyfikowany kodem pracownika, a inspekcja jest identyfikowana datą inspekcji oraz local, symbol local. Jest to automatycznie wygenerowany atrybut klucza obcego. Jest litera P primary i F foreign. Local, symbol lokalu, jest kluczem obcym wiążącym inspekcję z lokalem. Mam zatem klucze główne zidentyfikowane. Pierwsza postać normalna wymaga jeszcze, żeby wszystkie atrybuty były atomowe, w sensie przetwarzanej informacji. Z analizy biznesowej w części pierwszej dowiedziałem się, że wartość numeryczna pola kod pracownika jest nadawana dożywotnio, a prefiks literowy może się zmieniać. Dowiedziałem się również, że pole nazwisko imię pracownika przechowuje te dwa atrybuty połączone z uwagi na często złożone i niejednoznaczne imiona i nazwiska. Jeśli chodzi o symbol kod pracownika, nie bardzo jestem w stanie go tutaj podzielić na część stałą i zmienną. Jest to uproszczony model, który został wygenerowany automatycznie z modelu ENCI, w którym też nie miałem podstaw do poruszenia tego tematu, a zatem mój jedyny ukłon w kierunku normalizacji będzie polegał na dekompozycji nazwiska i imienia pracownika. Otwieram relację, przechodzę do kolumn i stworzę sobie tutaj nową kolumnę, którą nazwę nazwisko pracownika. Nazwisko pracownika, będzie to kolumna tekstowa, varchar. Nie przeanalizowałem dokładnie uproszczenie dydaktyczne projektu, a zatem przyjmę, że na nazwisko będzie 50 znaków maksymalnie. OK. Oj, niepotrzebnie zamknąłem. Zmieniam nazwisko i imię pracownika na tylko imię pracownika. 100 znaków na imię może być za dużo. 50 zostawię. Mam zatem imię pracownika i nazwisko. O, OK. Teraz jest dobrze. Wykonałem drobny ukłon w kierunku normalizacji modelu danych. Dokładnie normalizacją zajmę się w kolejnej prezentacji. Wyciągam nożyczki, wycinam model, wklejam do Excela. Voilà, udało mi się stworzyć logiczny model danych ERD i na jego podstawie wygenerować relacyjny model danych. Czy ten model relacyjny jest do końca prawidłowy? Nie wiem. Przyjmuję zatem optymistyczne założenie, że nie jest jeszcze do końca prawidłowy, ale
został wygenerowany automatycznie. Modelowanie poprzez modelowanie związków ENCI może być wykorzystywane jako pierwsze podejście do budowania systemu. Nie powinno być jedynym, albowiem należałoby jeszcze wykonać bardziej profesjonalną normalizację modelu informacyjnego, ażeby zapewnić prawidłowe przetwarzanie tego modelu przez system relacyjnej bazy danych. Na tym zakończę prezentację modelowania ENCI.